ten krasnolud chciał tej zbroi? Co w niej takiego? Dwegrathiker pojawia się w wielu legendach i to wręcz podejrzanie wielu, przez co potwierdzenie czegokolwiek na temat zbroi jest trudne. Jedno jest jednak pewne. Ten legendarny pancerz ma zapewniać najwyższą ochronę. Całkiem przydatna rzecz dla nielubianego króla. Mimo to została po nim tylko ta przeklęta ziemia. Dlatego właśnie nie należy ufać legendom. No, a czemu można? Sobie, swoim oczom, instynktom. Ślepa wiara w legendę to spore ryzyko. Nie warto go podejmować. No może. Dobra, wchodzimy. Niezła rudera. Czego się spodziewałeś? Nie wiem, mniejszej ruiny? Może w sali tronowej jest lepiej. Tu, chłopcze. Kolejny. Wow, ma sporo rąk. Słuszna uwaga. 6, 7, 8. Strzelał z 4 łuków naraz? Preferował miecze. W końcu miał tylko 2 oczu. Widzę, że Thor utarł mu nosa. Jak to Thor? Thank you.
Słyszysz to? Nie. Co takiego słyszysz? Płacz i krzyki. Duża grupa ludzi. To pewnie tylko duchy. Są coraz głośniej. Brzmią trochę jak... Sługi Hel! Ich tu było. Ej, patrz na to! Ślepki. Atreusie, do mnie! Za tym tronem jest przejście. Tajne przejście! Cóż, każda porządna sala tronowa ma tajne przejście. Mocognir. Chłopcze. Zastanawiało mnie to. To, co znalazłeś, to pewnie trzy mityczne składniki, o których mówił Brok. Bez chwili wahania mogę stwierdzić, że w całym swoim życiu nie widziałem czegoś osobliwszego. Jak Brok i Sindri stworzą coś z... tego czegoś? Nie lekceważ ich, chłopcze. To małe szuje, ale są zaradni. Pewnego razu zrobili nawet niezniszczalny łańcuch z kociego tropu i ptasiej śliny. To przecież bez sensu. Tak głosi legenda. Jak szukasz sensu, to nie gadaj z odrąbaną głową.
Wrogowie są silni.
Wyglądacie na zadowolonych. No, przynajmniej smarkacz. Spod tego twojego kołtuniska ni huhu nie widać. Mamy materiały. Są strasznie dziwne. Jak można zrobić pancerz z czegoś tak... tak... Nie twój. Nie twój? Nie twój zasrany interes. Tajemnica cechowa. Mamy swoje sposoby. O. Chodźcie, zapraszam. No to koniec ciszy i spokoju. Zajmę się czymś innym. Do dzieła. Cóż, pora na kolejną przerwę.